could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds. Hej, cześć, dzień dobry, słuchajcie. Zakończyłam vloga tego, jak byłam u fryzjera, tak nagle, ale no po prostu tak wyszło. Miałam popołudnie takie, że nic by się nie dało nagrać, czwartek też taki i piątek też taki. Do czego dochodzimy, że jest sobota? I słuchajcie, dzisiaj wyjeżdżamy na rocznicowy weekend do Wrocławia. W czwartek mieliśmy rocznicę związku i mój mąż zrobił taką, powiedzmy, niespodziankę, że dzisiaj właśnie wyjeżdżamy do Wrocławia. Co do włosów, bo w sumie ja ich nie komentowałam, to przejście tutaj spoko, ale tych pasemek muszę się pozbyć. Nie podobają mi się, denerwują mnie, nie podobają i nie wyglądają naturalnie, przez co jeszcze bardziej mnie denerwują. To takie problemy pierwszego świata, wiadomo. No, ale wyjeżdżamy do Wrocławia. Jeszcze dzisiaj na nas był u nas mój brat. Właśnie pojechał na dworzec, więc ja się odzywam, witam. I idę się malować. Jeszcze później będę musiała tutaj ogarnąć po wczorajszym i jeszcze się spakować, ale mam nadzieję, że wszystko szybko się uda zrobić. To tylko jedna noc, więc wiecie, długo nie będziemy. Jeszcze muszę tu tylko dołożyć szampon i odżywkę i zaraz będziemy powoli się zbierać. No dobra, słuchajcie, my spakowani. Już w sumie wychodzimy, jest 9:07, więc mamy tylko 7 minut opóźnienia. Ja się zdążyłam już przebrać i to już, wy nie widzieliście razu, ale to już drugi raz dzisiaj i jakoś nie mogłam się zdecydować. Założyłam taką luźną sukienkę. O. Jest też brzuch. Makijaż mi wyszedł taki dosyć rozświetlony, świeży. Jeszcze widać alergię na twarzy. Ale nie jest już źle. Tutaj też udało nam się w miarę ogarnąć, więc nie będziemy wracać do takiego, wiecie, bałaganu, tylko jest całkiem nieźle. No i co? Wyruszamy w drogę. Ja założyłam sobie moje ślubne kolczyki, ale tak jakoś stwierdziłam, boże, nie kolczyki, tylko klipsy, ale jakoś tak stwierdziłam, że może być. Na drogę je zdejmę, bo trochę bolą uszy, ale później może trochę ponoszę. No dobra, to ja się odzywam do was z podróży. Buniu, ty się, widzę, nie możesz zdecydować. Ty się nie możesz zdecydować, czy wsiąść, czy wysiąść. Burbony nie jadą z nami, zostają u babci, ale musimy je jeszcze też podwieźć. Jeszcze spróbuję znaleźć moje drugie okulary przeciwsłoneczne, bo oczywiście je posiałam. A Buniu już jest bardzo niespokojny, a Salsa jojczy, bo jej pod paletę wpadła piłka. No i takie to nasze życie. Co ty masz tu na głowie? Okej, my już sprzedaliśmy psy do babci i jesteśmy w trasie. Właśnie zatrzymaliśmy się na Orlenie. Łukasz poszedł po kawę, bo ja to już nawet tak, wiecie, odpadam powoli, bo wstałam o 6:00, po 6:00 kawałek, a no niestety mnie strasznie męczy od rana ta alergia i
jestem wykończona po prostu nią już i mam naprawdę dosyć, no ale może za chwilkę już te trawy przestaną pylić i będzie lepiej. No więc my już jesteśmy na trasie, już zjechaliśmy w Róży na Wrocław i teraz no, do Wrocławia jest, to nie jest autostrada, to jest chyba droga szybkiego ruchu, ale jest jak autostrada, więc nie ma z tym problemu. Więc zaraz ruszamy dalej i w sumie pewnie za jakieś 2 godzinki będziemy, może nawet krócej, zaraz zobaczę jak GPS pokazuje. Wiem wam, że szkoda, najbardziej szkoda, że tylko do jutra, no ale nawet Łukasz miał pomysł początkowo, bo to było jego taki no niespodzianka, powiedzmy, rocznicowa. W czwartek mieliśmy rocznicę. No i zabukował najpierw od piątku do... Godzina 40 pokazuje. Od piątku do niedzieli. No ale wczoraj byśmy przyjechali na jakąś 21, 22. A jeszcze byliśmy umówieni z moim bratem. Miał przyjechać i tam opowiedzieć o czymś, co może przydać się Łukaszowi w pracy i tak dalej, więc stwierdziliśmy, że w sumie bez sensu jest płacić tylko za noc, skoro nic z tego dnia nie skorzystamy. Plus jeszcze właśnie ten brat, więc pojedziemy rano. No i cóż, no i tak to wyszło, ale przez to no to jednak te godziny też się trochę skracają. No ale już powoli tam się też klaruje sytuacja urlopowa, więc może w nadchodzącym tygodniu już uda nam się po prostu wyjechać na dłużej na urlop. Jeszcze się zastanawiamy co z psami, bo jeśli by miały jechać z nami, to musimy je zaczipować. A no to jednak, no wiecie, oni tam zamrażają tą skórę i w ogóle, no ale to jest jednak dosyć duża igła i ten to coś, więc no to jednak trochę będzie je boleć. Ale pytanie, czy prędzej czy później tak nie trzeba będzie tego zrobić, a tak to przynajmniej będzie zrobione i tyle. Chipuje się nawet takie małe szczeniaki. No ale one to potrzebują w razie co do tego, żeby dostać paszport. I tak to wygląda. No dobra, słuchajcie, jeszcze na pewno nagram wam jakieś przebitki z drogi, a tak to myślę, że już się odzywam do was z Wrocławia. Łukasz idzie z kawką i chyba z hot dogiem. Zaparkowaliśmy samochód, zostawiliśmy walizkę. Do meldunku mamy jeszcze trochę czasu, więc nie tracimy go i już wyszliśmy. Idziemy do Muzeum Narodowego na jakąś wystawę mody polskiej, tak? Czy mody w ogóle? Mody. Mody. Na wystawę mody. No. I tak nam mijają pierwsze chwile we Wrocławiu. Patrzcie, jakie dziwne drzewo. Może to czuję się jak po prostu bym przyjechała, nie wiem, z jakiejś dziczy, ale w Łodzi takich nie ma. Naprawdę. Jakieś takie strąki i ten kształt liści. Już drugie takie mijamy. Jak ktoś wie, co to za drzewo, to niech napisze. Jestem ciekawa. To jest interesujące. Weszliśmy do jakiejś otwartej galerii obrazów. Tutaj pod chmurką, na sztalugach powystawiane, ale one chyba nie są do kupienia, tylko do poglądania, nie? Tak mi się wydaje. Panie, będzie jakieś ale. Nie, myślę, że nie. Wiesz, nie stoję przed jednym obrazem i go nie nagrywam, tylko kurde, stoję tak naprawdę na jakimś klepowisku. Thank you.
dochodzimy do muzeum. Piękny ten budynek, co? I też, znaczy oprócz tego, że sam budynek jest piękny, no to jeszcze ten bluszcz robi swoje też, nie? Ciekawe, zimą też musi ciekawie wyglądać, bo wtedy jakby odsłania się cała bryła sama. No bo bluszcz, liście opadają, nie? I o, jesienią musi pięknie wyglądać, jak się przebarwia. Wydaje mi się, że widziałam u którejś z wrocławskich dziewczyn kiedyś na Instagramie w relacji ten budynek. Może był inny? A tam dalej jak... też chyba jest muzeum. Możliwe. No ale tu jest narodowe. No dobra. To my idziemy. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Wyszliśmy już z galerii, a najciekawszy w tej galerii jest ten budynek i że tak powiem z tej strony nie ma tyle bluszczu i można zobaczyć jak wygląda właśnie nieobrośnięty. A my idziemy dalej. My teraz idziemy na Ostrów Tumski. Idziemy teraz na Ostrów Tumski. Sobie tutaj o parczkiem takim. Tu na dole jest wypożyczalnia. Jakiś łódek, coś takiego. Zatoka Gondoli. Tak to się nazywa. Ale piękny ten budynek, nie? Trzeba przyznać, że ma coś w sobie. Jeszcze ostatni, że tak powiem, ostatnie spojrzenie, ostatni kadr. A tu mamy panoramę miasta nad Odrą. Ten budynek tam też piękny po drugiej stronie. Tutaj kamienne ptaki. Trzeba przyznać, że miasto, w którym jest rzeka, jakaś woda, ma coś w sobie zawsze, nie? Nie ma to jak jednak przebywanie nad rzeką, nad wodą. W sumie to Łódź też ma rzeki. Albo raczej miała. Mówiąc szczerze, to ma 22 rzeki, jeśli się nie mylę. 22 albo 23, ale chyba 22. I no, wszystkie są podziemne. Cóż, no, jak się nie ma, co się lubi, wyeksploatowane po prostu. To się lubi, co się ma. Przez włókniarzy. Tak.
Tak, ale one cały czas płyną. Popatrz na tamte bloki, jakie są futurystyczne. No. Często gęsto są to jakieś takie już teraz kanały, nie rzeki, no ale cały czas... Okropne są te bloki. No, to prawda. Mi się kojarzą z Niemcami lat takich 80. My dzieci z dworca Zoo i tak dalej. Zaraz wam pokażę. O. Czekajcie, może troszkę przybliżę. O, tam widać. Beton, beton i jeszcze raz beton. No dobra. W którą stronę idziemy? Tam? Tam jest chyba katedra na Ostrowie, nie? No chyba to jest Ostrów Tumski. To przed nami, a tam jest wyspa. Aha. Co, jak byłoby trochę bliżej studiów, to bym ci więcej poopowiadała, ale już mówiąc szczerze, nie pamiętam. A niestety wiedza, której się nie odnawia, po prostu zanika. Zapomina się. Tutaj sobie płyną stateczkiem ludzie. Fun boat. Jaki tu fun. No. Czekajcie, zrobimy sobie z mężem zdjęcie może jakieś. No i tutaj jest właśnie ta zatoka gondoli. Można sobie usiąść, zjeść, wypożyczyć kajak, gondolę, stateczek, motorówkę. Do wyboru, do koloru. Patrzcie, zwykły blok, a tu jakie wejście. Normalnie jak do kościoła. To się nazywa eklektyzm. O, kolejny piękny ceglasty budynek po środku. Nie wiem, kolumna Zygmunta. Nie, żartuję oczywiście. A tutaj zobaczcie, jakie ogromne drzewo, jaki ma ogromny, gruby pień. I właśnie dywagujemy, co to za drzewo. Jak widać, na drzewach znamy się średnio. Ale to klon chyba? To nie ma liści klonu? A tu katedra. No i tak sobie hasamy. No i doszliśmy pod katedrę. Jakie wspaniałe gotyckie wejście. Proszę, mi się te takie właśnie wieżyczki i takie ozdobniki, jak w Sagradzie Familii, też kojarzą. Jak wiecie, co jak kiedyś się brało taki mokry piasek nad morzem i tak się właśnie takie wieżyczki z tego takiego bardzo mokrego piasku można było ulać w górę. To dokładnie tak wygląda. Ale ogromna jest w ogóle ta katedra, zobaczcie. Taka wysoka. Mój mąż stwierdził, że skoro już jesteśmy, to wchodzimy. Więc zobaczymy, jak wygląda w środku. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? W środku katedra, jak to kościół. Więc szczerze, jako architekt bardzo, no nie mogę nie podziwiać architektury sakralnej, jest zbyt dużą częścią dziedzictwa architektury, ale głównie lubię kościoły z zewnątrz, w środku tak średnio. No i doszliśmy na rynek. Te kamieniczki tutaj są cudowne.
cudownie pod piękne. Pod tym miłym drzewem bądź pręgierz mają państwo bądź na no i dziś jeszcze stoimy pod, pod dosyć ładnym miejscem. Chyba tak. Ale cegła ma coś w sobie, nie? Zawsze, przynajmniej ja to zawsze mam jakieś takie zboczenie na punkcie cegły. Jak widzę cegłę, to mówię, o! Jak zbudujemy nowy punkt, to będzie ceglanko. Podaj cegłę będzie. Podaj cegłę. Ten dobudówek też tam fajny. Z wieżyczką. Tu jest jakiś pręgierz. Cokolwiek to jest, to pręgierz to mi się kojarzy z czymś do bicia. No, no tutaj wykonywane kary prawie. No tak, jest napisane. Dawny słup hańby do wykonywania. Jezus, ty to widzisz? Ja mam te soczewki nie widzę. Dawny słup hańby do wykonywania kar cielesnych i na Pomorze orzekanych przez sąd miejski. Takie rzeczy. W 1945 roku został rozebrany. Takie rzeczy w tym Wrocławiu. No dobra, my idziemy sobie hasać po rynku. Też nie chcę cały czas nagrywać, bo to nasz rocznicowy wyjazd, więc głównie cieszymy się sobą i swoim towarzystwem. Odezwę się później. O, tu chciałam jeszcze nagrać żygacza. Tak, to co wywala wodę z rynny poza jakby to jest żygacz. Jakie smoczki. Bo tu chyba jest ten rynek taki trochę dookoła, to idziemy się przejść dookoła. Tak. No. No chodź. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope.